Który z poniższych opisów jest poprawną interpretacją wyrażenia 4 odjąć minus 3. Spróbujmy na początek zastanowić się, jak zaznaczyć działanie 4 odjąć minus 3 na osi liczbowej. Nie ma tutaj odcinka jednostkowego, ale to nie ma znaczenia. Wiemy, że po prawej stronie osi są liczby dodatnie, po prawej stronie od 0, a po lewej stronie od 0 są liczby ujemne. 4 odjąć minus 3. 4. To będzie od zera w prawo o 4 jednostki w stronę dodatnią, powiedzmy, że gdzieś tutaj, i potem od tego musimy odjąć minus 3, czyli musimy zrobić to samo, co zrobilibyśmy dodając 3. Odjąć minus 3 to to samo działanie, co dodać 3, czyli od czterech na osi liczbowej musimy posunąć się jeszcze o 3 jednostki również w prawo w stronę dodatnią. Czyli jeżeli tu jest 4, to jeszcze raz, 2, trzy, mniej więcej tutaj. Będzie wynik naszego działania. 4 odjąć minus 3 to to samo co 4 dodać 3, czyli 7. I sprawdźmy, która odpowiedź jest poprawną interpretacją takiego działania. Zacznij w punkcie 4 na osi liczbowej. To na pewno się zgadza, bo na początku mamy 4 i przesuń się o 3 jednostki w lewo. Przesunięcie się o 3 jednostki w lewo oznacza odjęcie 3. W stronę ujemną, czyli w lewo, czyli odejmujemy 3. Ale tutaj mamy odjąć minus 3, czyli to nie jest dobra odpowiedź. Odpowiedź. Druga odpowiedź zacznij w punkcie 4, jest OK, na osi liczbowej i przesuń się o 3 jednostki w prawo. I to jest to, o czym mówiliśmy. Zaczynamy od 4 i potem odejmujemy minus 3, czyli to samo, co byśmy zrobili, gdybyśmy dodali 3, czyli o 3 jednostki jeszcze bardziej w prawo. 3 jednostki w prawo, i to jest prawidłowa odpowiedź. W pozostałych dwóch odpowiedziach zaczynamy w punkcie minus 3, co na pewno nie jest zgodne z tym wyrażeniem. Zaznaczamy drugą odpowiedź. Które z poniższych stwierdzeń na temat wyrażenia minus 9 dodać 9 albo minus 9 plus 9 są prawdziwe? Zaznacz wszystkie prawidłowe odpowiedzi. Znowu zastanówmy się, jak na osi liczbowej może wyglądać takie wyrażenie. Oś liczbowa, jak poprzednio, ma tylko 0 i stronę dodatnią w prawo, stronę ujemną w lewo. Czyli dodawanie będziemy mieli w prawą stronę, odejmowanie w lewo. Minus 9 dodać 9. Minus 9, czyli musimy. Musimy być o 9 jednostek, 9 kresek, 9 kroków po lewej stronie zera. Powiedzmy, że gdzieś tutaj. I stąd zaczynając, musimy dodać 9, czyli przesunąć się o 9 jednostek w prawo, wrócimy do zera. Minus 9 plus 9 to 0. Sprawdźmy teraz, która z tych odpowiedzi jest prawidłowa. Wyrażenie opisuje liczbę, która znajduje się o 9 jednostek na lewo od minus 9 na osi liczbowej. O 9 jednostek w lewo od minus 9 to będzie minus 9. I jeszcze w lewo o 9 jednostek to będzie minus 18. To nie jest prawidłowa odpowiedź. Druga odpowiedź. Wyrażenie opisuje liczbę, która znajduje się o 9 jednostek w prawo od minus 9 na osi liczbowej. I to jest to, o czym mówiliśmy. Minus 9. To jest o 9 jednostek w lewo od zera i potem do tego dodajemy 9, czyli wracamy o 9 jednostek w prawo. Czyli wynikiem tego działania, tego wyrażenia, będzie 9 jednostek w prawo. To jest 9 jednostek w prawo od minus 9, od tego minus 9 i to jest prawidłowa odpowiedź. Jeszcze, ponieważ mamy zaznaczyć wszystkie odpowiedzi prawidłowe, to sprawdzamy jeszcze trzecią i czwartą. Wartość wyrażenia to minus 18. No to nie jest prawda, bo minus 9 dodać 9 to jest 0, czyli tego nie zaznaczamy. Wartość wyrażenia to 0 i 0 zaznaczamy i sprawdzamy odpowiedź. Następne zadanie, który z poniższych opisów jest poprawną interpretacją wyrażenia minus 2, minus 7 albo minus 2 odjąć 7. Jeszcze raz zacznijmy od osi. Minus 2 to będą dwie jednostki w lewo, w stronę ujemną na osi. Powiedzmy, że tu jest minus 1, tutaj mniej więcej minus 2. Od tego mamy odjąć 7, czyli musimy się przesunąć na osi jeszcze bardziej w lewo o kolejnych 7 jednostek. I to będzie gdzieś tutaj. Sprawdźmy odpowiedzi. Zacznij w punkcie minus 2 na osi liczbowej. To się zgadza. Zaczynamy w minus 2. I przesuń się o 7 jednostek w lewo. I to też się zgadza. Druga odpowiedź. Zacznij w punkcie minus 2. Jest OK. Na osi liczbowej i przesuń się o 7 jednostek w prawo. W prawo się nie zgadza, w prawo na osi liczbowej, przynajmniej na takiej jak ta. W prawo mamy dodawanie, czyli przesunięcie się o 7 jednostek w prawo oznacza dodanie 7, a tutaj mamy odjęcie 7, czyli to nie jest prawidłowa odpowiedź. Trzecia, zacznij w punkcie 7. No to się na pewno nie zgadza, bo zaczynamy w punkcie minus 2 i w czwartej odpowiedzi też jest 7, czyli jedyna poprawna odpowiedź to odpowiedź numer 1.